w poniedziałek rano zaczynam. Jest drugi, niedziela, wieczór. Jestem w drodze do Hamburga. Mam prawie 400 km do przejechania. I będę zaczynał nową pracę. Będzie to praca samochodem z HDS-em, z dźwigiem. I będę rozwoził materiały budowlane. Przede wszystkim cegły. Kamienie, cegły, coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie, jak się w tym odnajdę. Pracowałem już z dźwigiem, mam uprawnienia od ponad 10 lat, ale no, miałem długą przerwę. Poza tym miałem inny dźwig, w którym pracowałem. Miałem dźwig taki, który ma pilota i joysticki, a tu będę miał dźwig, na którym się siedzi i którym się obsługuje bajkami. Jest to technicznie mniej zaawansowane, ale obsługa jest troszeczkę inna. Dlatego będę miał przeszkolenie, dlatego będę tego wszystkiego się uczył. Wiesz, no to jest troszeczkę inna charakterystyka pracy i jakby to powiedzieć, no trzeba się tego nauczyć po prostu. To nie jest, że jakieś mega skomplikowane, po prostu trzeba się nauczyć czegoś innego. Jak ktoś wsiada do samochodu z automatyczną skrzynią biegów na początku, też musi się nauczyć charakterystyki, to jest dokładnie taka sama zasada. Więc no, będziemy zaczynać. No to dojechałem. Jest przed 7 rano. No i pierwsze auto, które w tej firmie dostałem. 470 koni maniek i naczepka bez paleciary. No i już jestem w moim nowym aucie, w nowej pracy. Miałem jeździć z HDS-em, ale na razie nie ma żadnego HDS-a, a że jest okres urlopowy, to można powiedzieć, że jestem za pedziurą, ale jest ok. Mi to odpowiada, bo przynajmniej spokojnie mogę się wdrożyć, nie będę miał jakiegoś przysłowego barana, który będzie mi gadał. Podpiąłem naczepę zwykłą plandekę i pojechałem do Hamburga załadować. Załadowałem, miałem wozić materiał budowlany, ale załadowałem musli i jadę do Berlina. Jest to taka tura lightowa. Do Berlina miałem z miejsca załadunku 300 chyba, 12 km, czyli 4 godziny z kawałkiem i jadę, pracuję. Jedyna rzecz, jakiej mi brakuje w tym aucie, to radar odstępowy, ale z tego, co rozmawiałem z kolegą, który tu pracuje, żadne z aut nie mają. Auto ma 20 tysięcy km przebiegu, więc jest nowe, sprawne, wyposażone dosyć dobrze. Nie mam na co narzekać. Jedyny minus to mała kabina, mała średnia. Ale spokojnie można tu mieszkać. To nie jest dla mnie jakiś problem. Pomieściłem się. Na górnym łóżku leży część rzeczy, w schowkach leży część rzeczy. To co nie potrzebowałem, od razu zostawiłem w aucie osobowym. Pracujemy. Pracujemy, zobaczymy, jak to się ułoży. Na początku mi taki okres głaskania pasuje, bo stres sobie sam buduję w głowie i to nie jest dla mnie dobre, więc dzisiaj taki luźniejszy dzień jest bardzo potrzebny. Przespałem się przed chwilą, bo już mnie bolała głowa i jadę. Jutro rano mam rozładunek. Po rozładunku mam być 100 km dalej załadunek, pojutrze rozładunek. Jest taki dosyć bardzo luźny plan, ale tak jak mówię, na początku taki okres takiego luzu bardzo mi odpowiada.
mały miszmasz na koniec tygodnia i początek przyszłego. 7 miejsc rozładunku. Witam wszystkich. Jest piątek. Pierwszy weekend pracy. Pierwszy od 10 lat. Jestem na bazie. Stoją tutaj sprzęty. Jak widać, takimi będę kiedyś jeździł. Kiedyś. Może od przyszłego tygodnia. Będę się na nich szkolił. I chciałem podsumować pierwszy tydzień. Pierwszy tydzień totalnie lajtowy. Może nie lajtowy, ale bardzo spokojny, co mi bardzo odpowiada. W porównaniu ze starą firmą to normalnie spokój. Nikt na mnie nie krzyczy, nikt mnie nie pogania. Po prostu. Robota zrobiona, następna, 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 koniec. Teraz jest weekend, jest piątek wieczór. I w przyszłym tygodniu, w poniedziałek rano mam 3 miejsca rozładunku, no, i zmieniam samochód. Dostanę 540, tylko nie wiem, czy dostanę z plandeką, czy już z takim dźwigiem. No, na taki dźwig to nie liczę, bo to nówka sztuka. Ale tak jak tu widać, są też starsze, ale to wszystko znane dla mną. Też stoi następny. No więc zobaczymy, co będzie. No, do pracy jestem do końca miesiąca i na 1 września chcę być w Polsce, żeby syna zaprowadzić do przedszkola pierwszy raz. Jestem właśnie na dźwigu. Tu widać, że jestem troszeczkę wyżej. Myślałem, że będzie wyżej. Może uczucie myślałem, że będzie inne. Zero stresu. Zobaczymy, jak to się będzie w tym pracowało. Jestem na naczepie z jeżdżącym dźwigiem i wszystkiego trzeba będzie spróbować.